Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim unboxingu. Dzisiaj inne tło, ale myślę, że bardzo pasujące do zawartości przesyłki. Widzimy się przedpremierowo. Jestem sam zaskoczony. Tym razem zaryzykowałem, wybrałem sobie Pocztę Polską i o dziwo, dzień dobry z rana. Dobrze, w takim razie otwórzmy zawartość przesyłki. Nie będzie jakoś pod względem zawartości jakaś wybajerowana, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja sobie tutaj wezmę do siebie, bo tutaj są moje dane i otworzymy przesyłkę. Jak wiecie, nigdy nie otwieram wcześniej. No, za ładnie poszło na początku. No, jak słyszycie, zapewne jestem przeziębiony. Mamy otwartą przesyłkę, więc trochę gówniano się czuję, ale damy radę. No, jak widzicie, niestety tym razem nic więcej nie ma dla nas. Pokazałem swoje dane, będę musiał zasłonić w montażu, mądry ja. No i dzień dobry, witamy. Czekaliśmy. No i tam jeszcze nie ogarnięty człowiek w piżamie, że tak powiem. A, mamy 13 kawałków. Letnie czartery zawiera i okładka wykonana w technologii TAP 2C, to się nazywało program. Tutaj już się widzieliśmy po boczkach. No i stąd tło właśnie moje. Na początku chciałbym powiedzieć, że wielka szkoda, że letnie czartery nie są w osobnej zawartości, jako epka w osobnym pudełku. No bo jednak fajnie trzymać kolejne pudełko, mieć dwa otrzymać. A wystarczyłoby, żeby było to coś takiego jak w zawartości z egzotyką, co nie? Czyli po prostu zwykła taka tekturowe pudełko, nie pamiętam jak to się tam nazywa dokładnie. No ale okej. Sprawdźmy, co dostajemy w środku ogólnie. Wtedy Sermich, podpis, jak trochę już mnie znudziły te podpisy, bo mam na każdej płycie, tak, więc jak już pisałem, to niepotrzebne mi to. Mamy wlepę skrót, nie ma logo wielkiego ją. Mamy ćwir-ćwir, fajna wlepa, szkoda, że też nie ma więcej. Mamy kod rabatowy do Distansa, który widzę już, no sami widzicie na kamerze nawet, 10%. No niepotrzebne mi to, więc jak ktoś potrzebuje i odczytał w tym momencie sobie, no to smacznego, zresztą pewnie będą i tak wszystkie takie same. No może sobie tutaj troszeczkę inaczej to ogarnę, podejdę do tego tak. Kurde, no nie mam jak tego chwycić, dobra, okej, udało się. A myślałem, że tam jakaś wlepa jest jeszcze, a to... Dobra, sprawdźmy sobie tą książeczkę. No jak ta technologia działa, to ja nie wiem. A, tu są też ćwirki. Ćwir, ćwir. Rezi. No, czyli standardowo wszystkie ogarnięte nuty. Zaraz sobie puszczę na bęben płytę. Foteczki w ogóle zrobione z Trap House'u, zapewnie przez pana z Grywusa. A kto inny by mógł to zrobić, jak nie on. Tequila. PLN, oficjalne delikatesy internetowe. Spoko, czekam na nową kolekcję ubraniową. A nie ma nic w ogóle o zawartości epki, co tam w sumie jest za jakie kawałki się, jak się nazywają kawałki. O, dobra.
mamy fajną, w sumie żółta płyta. Czemu na płycie też jest 3D? Nie wiem. A, wszystko jasne. Jak widzicie, mamy kilka kawałeczków. 6 kawałeczków mamy, z tego co widać. No szkoda, że nie jest to na osobnej. A lubię furą. To jest jednak kawałek z epki, który się pojawiał. Really Coraz, że mi się jest kawałkiem kłodziana. No, ale to jak sobie odczytamy, wszystko będziemy wiedzieć. Tutaj jeszcze mamy info. Wszyscy jesteśmy NWJ. Mamy oczywiście, kto czym się zajął, wiadomo. No dobra, no nie będziemy przedłużać. Jeszcze tak sobie patrzę tutaj. Nie będziemy przedłużać, bo jak widzicie, nie idzie mi ten unboxing niestety w najlepszej formie. Ale mega się cieszę, że przedpremierowo się tym razem udało otrzymać album. Nie muszę czekać dłużej. Dobra, chowamy. No i to będzie na tyle, tak więc widzimy się w kolejnych unboxingach, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, wariaty.